Świetnie, no to myślę, że pobieżnie przejdziemy przez te trzy przykłady, które zostały tutaj przedstawione w tym rozdziale. Ogólnie polega on na tym, że odpowiada na pytanie, czy możemy podejrzeć, jak pracują sieci konwolucyjne i co się dzieje między tymi warstwami, czy możemy to zwizualizować. I w tym rozdziale są takie trzy techniki, trzy różne zagadnienia poruszone. I pierwszym z nich jest wizualizacja pośrednich danych wyjściowych, czyli będziemy tutaj sieci konwolucyjnej zadawać jakiś obrazek i obserwować, jak ta sieć reaguje na ten konkretny obrazek. W drugim przykładzie będziemy obserwować filtry na przykładzie wyuczonej już sieci z ImageNet, z bagami ImageNet. A w trzecim przykładzie będzie wizualizacja mapy ciepła aktywacji klas obrazu. No, polega to na tym, że stworzy się nam mapa ciepła, czyli pewien obraz, który wskaże za pomocą cieplejszej barwy na element, który ta sieć wykrywa. I im mocniejszy będzie, im cieplejszy będzie ten obrazek, ten fragment obrazu, to tym sieć to będzie świadczyło o tym, że sieć uznała, że w tym miejscu wykryto konkretny obraz, który szukała. No więc zacznijmy od pierwszego przykładu. No to tak, wrócimy sobie do modelu, który został wyuczony w poprzednim rozdziale, bodajże Mateusz go prezentował, na modelu, który rozpoznaje, czy na obrazie znajduje się kot, czy pies. No i ta sieć wygląda w taki sposób. Tutaj jest podsumowanie tego modelu. Składa się z 12 warstw i my sobie podejrzymy 8 z nich. Tak, te warstwy konwolucyjne i warstwy max pooling między sobą, między nimi. W książce zostały z jakiegoś powodu pokazane tylko 4 warstwy konwolucyjne, ale wrócimy sobie jeszcze do tego. Warto tutaj już zwrócić uwagę na to, ile filtrów posiada każda warstwa. Na początku będzie ich 32, później 64 i 128. I żeby zwizualizować sobie, jak te sieci się zachowują, to użyjemy jednego z obrazka kota ze zbioru testowego, który na samym początku trzeba troszeczkę preprocessingować, przerobić, przetworzyć do tensora, którego zadamy sieci. No i ten kotek prezentuje się właśnie następująco. Żeby podejrzeć mapy cech, użyjemy klasy model, która w naszym przypadku przyjmuje tensor wyjściowy i listę tensorów wyjściowych. Ach, bo tak, do tej pory korzystaliśmy z takich modeli, które mają jedno wejście i jedno wyjście. No, w tym wypadku na wejściu podawaliśmy jakiś obrazek, a otrzymywaliśmy klasyfikator, to znaczy wartość, czy to jest pies, czy kot. W tym wypadku stworzymy taki model,
który przyjmie jedno wejście, jeden tensor naszego kociaczka, a zwróci 8 wyjść, 8 pierwszych warstw. Znaczy 8 tak naprawdę reakcji tych poszczególnych warstw, pierwszych 8 warstw naszego modelu, tego modelu już wytrenowanego. I tak, jeżeli użyjemy, tutaj już można podejrzeć, w jaki sposób zachowa się pierwsza warstwa i możemy podejrzeć sobie od razu, tutaj akurat w przykładzie, w książce bodajże to był 4 kanał, tutaj na tym notatniku jest 3. U was, jeżeli też przeklikacie sobie ten notatnik, to wynik może być inny, ten obrazek może być troszeczkę inny, no bo w każdym przypadku sieć może nauczyć się troszeczkę inaczej. No akurat tutaj na tym kanale widać, że sieć nauczyła się bardziej linii krawędzi ukośnych. Możemy podejrzeć sobie też kanał 30 tutaj dla przykładu, no to też w książce troszeczkę inaczej on wygląda, ale dość podobnie. Tutaj ten kanał wyraźnie wyłapuje oczy, zielone kocie oczy, co też może być przydatne do wykrywania kotków na obrazku. Aha, no i właśnie tym sposobem, idąc tą regułą i nie zagłębiając się za bardzo tutaj w ten kod, możemy wyplotować sobie wynik wszystkich tych 8 warstw i poszczególnych kanałów. Zjadę sobie, proszę bardzo. O, i tak. I z jakiegoś powodu akurat w tym notatniku wygląda to troszeczkę inaczej niż w książce, ale niżej umieściłem obrazek z książki, bo wydawałoby się, że tym trzecim, czyli z indeksem 3 obrazkiem, który pokazywałem wcześniej, to powinien być ten obrazek pierwszej warstwy i z kanału 30 to powinien być ten obrazek, to znaczy z kanału tak, o indeksie 30, czyli 31. No one wyglądają troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że to jest kwestia plotowania tutaj tych argumentów podanych już przy plotowaniu tego konkretnego przykładu. I warto tutaj spojrzeć, że tak jak wcześniej pokazywałem, na początku tych filtrów jest 32, później kolejne już mamy 64 i następnie 128. Jeżeli zwrócicie uwagę, tutaj też to mniej widać z jakiegoś powodu. O, tutaj jest ten przykład z książki. Im głębiej, i tutaj są pokazane tylko te warstwy konwolucyjne, bez warstwy max pooling. Im głębiej, tym te filtry są ciemne, nie zwracają obrazu. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu filtr nie reaguje. To znaczy obraz, który mu zadaliśmy, filtr nie wykrywa wzorca. Dlatego krateczka zostaje ciemna. I tak, i możemy tutaj wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Na samym początku widzimy, że warstwy zawierają dużo informacji co do tego obrazka wejściowego. Możemy zauważyć więcej detali, natomiast im zejdziemy głębiej, to tym bardziej abstrakcyjne są te obrazy.
jak je zajdziemy jeszcze głębiej, to nawet trudno je zinterpretować, patrząc tylko na grafikę. Natomiast widać już, że sieć uczy się bardziej złożonych konceptów, typu właśnie kocie uszy, kocie oczy, nos, zamiast tylko wykrywać futerko i krawędzie. No tutaj to już bardzo trudno zinterpretować, co tak naprawdę ta sieć potrafi wykryć. Ale ciekawym przykładem był też podsumowujący ten konkretny przykład, jak ludzki umysł uczy się roweru. Rysunek roweru, nawet taki zwykła sylweta jest dosyć szczegółowa, natomiast ludzie z pamięci nie potrafią tego narysować. Znają tylko takie podstawowe koncepty typu koło, rama, siodełko i kierownica, ale one mogą się radykalnie różnić od prawdziwego obrazu. I podobnie jest, znaczy tak, jest to jakieś porównanie do tego podobieństwa uczenia się sieci konwolucyjnej. Dobra, drugim przykładem, który był podany w książce, to jest możliwość podejrzenia filtrów, która sieć się wyuczyła. I w tym wypadku mamy sieć VGG16, która została wytrenowana na zbiorze ImageNet, o którym też już wspominaliśmy poprzednio na zajęciach. I żeby podejrzeć te filtry, będziemy zadawać sieci obrazek zwykłego szarego szumu, takiego, którego w starych telewizorach na wolnym kanale moglibyśmy obserwować. I będziemy obserwować, będziemy badać maksymalną odpowiedź tego filtra i tak uzyskany obrazek, uzyskamy obrazek, który najbardziej zareaguje, na który filtr najbardziej zareaguje. Dzięki temu będziemy mieć jakiś tam obraz tego, jak ten filtr wygląda. No i tak, ta architektura sieci VGG16 wygląda w taki sposób. Tutaj wczytujemy naszą sieć z wagami ImageNet. Tak, i tutaj jest rzecz, którą nie do końca rozumiem. Szczerze mówiąc, próbowałem wczoraj, męczyłem się, żeby ten notatnik dostosować do TensorFlow 2.0. Ten jest zrobiony w TensorFlow, po prostu w Kerasie. I no nie do końca rozumiem tej wartości straty, która tutaj jest podana. Natomiast może na potrzeby akurat tego przykładu nie musimy znać tych wszystkich szczegółów. W tym wypadku jest badany... Chwilka, moment. Ach, bo tak zapomniałem wspomnieć, że tutaj będziemy korzystać za pomocą rozszerzenia gradientu, czyli używamy algorytmu gradient descent na wartości obrazka wejściowego i to będzie ten biały, szary szum, tak aby zmaksymalizować odpowiedź danego filtra. No i tutaj przez te wszystkie linijki kodu tak naprawdę tak,
właśnie jest przedstawiony ten algorytm. I ta funkcja generate pattern, no to jest klucz tego całego rozwiązania. Tutaj jest właśnie ta linijka odpowiadająca za stworzenie tego szumu i ten algorytm rozszerzenia gradientu. Akurat step jest tutaj określony jako jeden, ale to nie ma znaczenia, bo on się nie zwiększa. No i tak, i tutaj dla przykładu jest pokazany filtr z indeksu 0 z warstwy blok 3 conv 1 z tego naszego modelu. I można tutaj zauważyć, że filtr reaguje na kropki, na po prostu na jakiś na pattern, na wzór kropek najbardziej. Ach, no i tutaj oczywiście przetestowano wszystkie filtry z czterech warstw konwolucyjnych tej sieci i możemy sobie podejrzeć, jak algorytm tutaj zareagował, znaczy jak te poszczególne filtry reagują. No to na początku widać, że mamy jakieś barwy podstawowe, proste wzory, trudno je nawet porównać do czegokolwiek, jakiś szum, linie bardziej poziome, pionowe, ukośne. Dosyć podstawowe, prymitywne kształty, natomiast im zejdziemy głębiej, im ta sieć jest mądrzejsza, no to widzimy, że na przykład tutaj już na tej warstwie obrazki bardziej reagują na jakieś wypukłe wzory, na wypukłość, wklęsłość, na jakiś cień. Natomiast dalej są to dosyć proste paterny. No i im zejdziemy głębiej, tym zauważymy już jak coraz bardziej złożone kształty, jakieś już bardziej przypominające organiczne struktury. A tutaj już dosyć mocno złożone kształty na samym końcu. I tak naprawdę dzięki temu możemy zobaczyć to i w jaki sposób sieć widzi nasz świat. Bo te filtry sieć sama się nauczyła. Nie zostały arbitralnie dodane. I tak, i to by był ten przykład. Jeżeli macie jakieś pytania, to z miłą chęcią bym na nie odpowiedział. Mam nadzieję, że nie będą zbyt skomplikowane. Albo macie, być może ktoś ma coś mądrego do dodania. Znaczy ja się tylko bym zapytał, bo chyba się zgubiłem. Właśnie te warstwy, które teraz pokazujesz, to ta sieć była trenowana na czym? Na zbiorze ImageNet. ImageNet, okej. Okay. W tym ImageNecie to tam są jakieś, co tam jest właściwie w tym ImageNecie? Jest chyba ponad milion obrazków, chyba 1,5 miliona obrazków i sieć klasyfikuje, jest 1000 klas. Które później sieć klasyfikuje obrazek. I tam są jakieś rzeczy, zwierzęta, jakieś takie... Tak, o ile wiem, to różne przedmioty. Wydaje mi się, że samochody i zwierzęta. No, na tym trzecim przykładzie jest akurat słoń, więc. Okej. Z pewnością. Książka to było przedstawione jako właśnie głównie zwierzęta i przedmioty użytku codziennego. No tak właśnie mi się kojarzyło, tylko nie byłem pewien, czy pamiętam dobrze. Wiesz co, Filip, ja jeżeli pozwolisz, jeszcze mam jedno pytanie, bo tutaj pokazywałeś te filtry i chodzi mi o te ostatnie filtry. Tutaj te struktury są nawet, można by powiedzieć, powiedzmy takie fraktalne i w lewym dolnym rogu jest w zasadzie taki zwykły szum. Było coś napisane w książce, jakby
czy ten filtr jest jakby słabo się uczy, czy to po prostu zupełny przypadek jest? Nie, na pewno w książce nie było nic konkretnie napisane. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No dobra. Nie, bo widać jakby gołym okiem, że jest zdecydowana różnica między tymi filtrami, nie? Że reszta jest bardzo tak, złożona, a tutaj dosłownie jakbyśmy dopiero co wagi zainicjowali. To racja, tak. Szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem uwagi. No dobra, i tym trzecim przykładem była mapa ciepła. To również będzie pokazane na sieci VGG16 wyuczonej na ImageNet. Tutaj z jakiegoś powodu też nie było to nie było to uzasadnione w książce. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, ale tym razem użyjemy tej sieci z trzema gęstymi warstwami, tymi trzema ostatnimi gęstymi warstwami. Jak zwrócicie uwagę, to poprzednio był tam argument, nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, ale argument wykluczający właśnie te trzy warstwy. To dla dociekliwych. Może później kiedyś odpowiemy sobie na to pytanie, dlaczego tutaj akurat użyto tych wszystkich warstw. I zadamy tej sieci taki obrazek, obrazek z Wikipedii, obrazek słoni, i sprawdzimy, gdzie tak naprawdę, która część tego obrazka spowoduje uznanie, że sieć wykryje, będzie pewna, że na tym obrazku jest słoń. No właśnie, żeby tego obrazka użyć, to musimy go najpierw przekonwertować i za to odpowiada znowu te parę linijek kodu. Przekonwertować do postaci takiej, która jest znajoma tej sieci. Akurat w tym wypadku to jest tensor o wymiarach 1 na 224 piksele, 224 piksele i 3 kanały głębi. A, i z normalizacją kanałów. To może nie jest aż tak ważne w tym wypadku. A, no i od razu możemy, ten obrazek leży tutaj pod zmienną X. Obrazek funkcją predict zadać tej sieci i sieć zwróci nam trzy, akurat w tym wypadku są podane trzy najwyższe wartości prawdopodobieństwa, co znajduje się na tym obrazku. No i rzeczywiście sieć wykryła słonia afrykańskiego z tą dokładnością. Źle są przepisane, 90,9, tutaj jest 90. Nieważne. Tasker to też właściwie jest słoń, samiec słonia. Nie wiem, dlaczego akurat jest taka klasa osobna dla słonia afrykańskiego i samca słonia. I słoń indyjski ma najmniejsze prawdopodobieństwo. Trzecie, największe właściwie. Zwycięża tutaj słoń afrykański, który akurat w tym zbiorze ImageNet leży pod indeksem 386. No i tutaj znowu jest dosyć skomplikowany, muszę przyznać, że nie do końca rozumiem i co tutaj się dzieje pod maską tego kodu. Natomiast przypisałem sobie też z polskiej wersji strony. Wartość wektora predykcji odwołująca się do klasy słoń afrykański, tutaj leży pod tym indeksem, to jeszcze jest w miarę zrozumiałe. Wyjściowa mapa cech warstwy, a i będziemy używać tutaj warstwy tej ostatniej, warstwy konwolucyjnej z modelu. No i tutaj tak naprawdę każdy punkt obrazka musi jakoś zareagować, znaczy sieć reaguje na każdy punkt z tego zadanego obrazka i im lepiej zareaguje, tym barwa jest ciemniejsza.
Może zjadę od razu tutaj niżej. No tutaj ten obrazek wygląda tak, ale możemy go rozskalować do wymiaru oryginalnego, tego obrazka zadanego. To tutaj autor robi za pomocą biblioteki CV2 OpenCV. To jest dosyć znana biblioteka, też jeszcze nie miałem okazji z nią pracować, ale to jest dosyć znana biblioteka z Computer Vision. Jeżeli ktoś się interesuje widzeniem maszynowym. No i tak, dzięki tej bibliotece możemy nałożyć sobie tą mapę ciepła uzyskaną poprzednio z tym obrazkiem słonia. No i tutaj widzimy, że widzimy, w którym miejscu tak naprawdę sieć wykrywa tego słonia i co jest w ogóle dla sieci słoniem. Rzeczywiście tutaj kształt ucha, który jest kluczowy właśnie przy klasyfikacji, czy to jest słoń indyjski, czy słoń afrykański, no to rzeczywiście sieć dobrze nauczyła się, że powinna na ten kształt ucha zwracać uwagę. No i na koniec jest krótkie podsumowanie tego działu, bo tak naprawdę ten dział 5.4 kończy cały rozdział 5. Że sieci konwolucyjne są najlepszym rozwiązaniem do klasyfikacji obrazów, że sieci uczą się hierarchii wzorców, co widzieliśmy poprzednio, że tą pracę sieci można podglądać na zarówno filtry i reakcje obrazu na filtr. I można oczywiście korzystać z wytrenowanych wcześniej modeli. No, robiliśmy to wcześniej, ale warto było to jeszcze podkreślić. No i dziękuję wszystkim za uwagę.